Jest taka aplikacja na Androida, która nazywa się WAG-DPF. Pozwala Wam monitorować to, co się aktualnie dzieje z DPF-em, czyli czy się wypala, ile tam jest sadzy, kiedy się ostatnio regenerował, jaką ma temperaturę teraz, ile tam jest dotrysku paliwa do podniesienia, no generalnie wszystko, co tam jest potrzebne, żeby sobie to zmonitorować, a może nawet trochę więcej. I część z Was, w tym ja, szczerze mówiąc, również, chciałoby taką aplikację mieć też na iOS-a, na iPhone'a. No i nie musicie już więcej na to czekać i szukać, bo pojawiła się taka aplikacja. Aktualnie jest w języku angielskim, ale odezwałem się do gościa, który napisał tę aplikację, który w sumie cały czas ją pisze, bo ona jest non-stop rozwijana. Powiedziałem mu, że w sumie jak mi dostarczy plik z tymi tekstami angielskimi, to mu je przetłumaczy na polski i nic za to nie będę chciał, tylko chciałbym po prostu, żeby ta aplikacja była bardziej dostępna. Także za chwilkę Wam pokażę, jak ta aplikacja wygląda, jak działa, co jest potrzebne, żeby ją odpalić. I no, może pokrótce sobie tak naprawdę powiemy coś o samym DPF-ie, czyli jak te dane tutaj interpretować. Pojadę sobie tylko do paczkomatu i zaraz to ogarniemy. Zarobyda. Zimno. Ok, więc potrzebne są nam trzy rzeczy. iPhonik. Na nim aplikacja, która się nazywa DPF Monitor. Linkuję ją oczywiście gdzieś tam, żebyście sobie mogli ją łatwo znaleźć. I potrzebna nam jest jakaś kostka na Bluetooth do wpięcia do portu diagnostycznego. Musi to być coś, co działa na Bluetoothie tym BLE, bo no, o iPhone'ach można długo mówić. Generalnie te tanie kosteczki, które mają Bluetooth 2.0, no nie sparują się nawet z iPhone'em, a te na BLE 4, na Bluetoothie 4.0, na BLE już będą działały. Ja akurat mam kostkę Karista, nie wiem czy to widać. Bardzo ją lubię, fajnie działa. Generalnie nic więcej od niej nie chcę, także to podpinam pod port i zaraz Wam pokażę, jak to tutaj wygląda na telefonie. Dobra, interfejs mamy wpięty w gniazda diagnostyczne, a teraz przełączamy się tu, odpalamy aplikację. To nie jest pierwsze uruchomienie, więc on już pamięta moją kostkę. Normalnie tutaj pojawiłaby się Wam lista rzeczy, które są wykrywalne na Bluetooth i musielibyście sobie wybrać. On automatycznie się połączył z ostatnio wybranym urządzeniem i od razu sobie odczytał kilka rzeczy tutaj z samochodu. Może dla wygody zrobię Wam tutaj zrzut ekranu. Tyk. I pokrótce omówmy to, co tu widzimy. Więc po pierwsze u góry widzimy przebieg pojazdu, na dole widzimy oznaczenie silnika, widzimy wersję softu, którą mamy w silniku i wersję samego sterownika silnika. I oprócz tego mamy 12 parametrów tutaj w tych boksach. Mamy taką piękną ikonkę filtra, mamy taki pasek postępu jakby. To jest aktualne zapełnienie sadzą. Procentowy wskaźnik oraz przyrost tej sadzy, czyli tam mamy w gramach na minutę. Jak widzicie, od ostatniej regeneracji, od ostatniego wypalania przejechałem tam 56 km i minęło 210 minut, czyli średnia prędkość tego samochodu była bardzo niska. No, nie ma się też co dziwić, bo jeżdżę głównie tutaj po mieście z dzieciakami. Nie robię tras od dawna, chociaż dla tego samochodu nie jest to zbyt duży problem, jak widać, bo możemy zobaczyć, jak ten DPF wygląda. Mamy tutaj sadzę obliczoną i sadzę zmierzoną, czyli na podstawie czujnika ciśnień sterownik sobie szacuje, ile tej sadzy jest, oraz na podstawie tego, jak prowadzimy i jakiś map zadymienia, on sobie też szacuje, ile tej sadzy tam powinno być. O, tutaj on zgaduje, tutaj szacuje na podstawie odczytu z czujnika. Jak widzicie, nawet się to pokrywa, jest około 15 gram. Gdy dojdzie do zapełnienia chyba około 20 gram, to rozpocznie nam się procedura wypalania, oczywiście o ile warunki na to pozwolą. Oprócz tego mamy tutaj, co tu jeszcze mamy? Mamy temperaturę wydechu, czyli tu mamy przed DPF-em i za DPF-em. Wiadomo, mamy spaliny, które mają jakąś temperaturę, które wychodzą z silnika i tam za DPF-em też mają jakąś temperaturę. Tu mamy odczyt tej różnicy ciśnień, czyli to jest szacowane na podstawie, przepraszam, na podstawie tego i paru innych parametrów. Mamy tutaj wtryski uzupełniające, czyli tu jest dotrysk paliwa, który się odbywa w czasie wypalania DPF-a, żeby tę temperaturę spalin podnieść. Co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? A, pozostałość popiołu olejowego. I to jest, tutaj akurat się pochwalę, że sam to przetłumaczyłem, bo tłumaczenia, które występują gdzieś tam w OBD-11 oraz VCDS-ie są błędne. Tam jest jakiś olej popiołu, coś, jakieś takie idiotyczne tłumaczenie. Chodzi generalnie o to, że w DPF-ie zbiera się Wam sadza.
to, co wylatuje z silnika, wpada do DPF-u, jest zatrzymywane w dużym uproszczeniu, mówię, w takim sitku, i to jest sadza. I ta sadza miała akurat zbyt niską temperaturę na to, żeby się spalić do końca, więc ona się tam osadziła. Nomen omen. W każdym razie, gdy sterownik silnika uzna, że już zebrało się w tym sitku dostatecznie dużo, że fajnie by było teraz tego się pozbyć w jakiś sposób, podnosi temperaturę spalin i te spaliny tam z tych 200 stopni lecą do 650. Taka procedura trwa, ta sadza się rozgrzewa, spala się i zamienia się w popiół. Po prostu nie zostanie, zamienia się w popiół, reszta wylatuje nam w wydechu po tym kompletnym spalaniu. Czyli zamiast tego dymu z niekompletnego spalania, tej sadzy, tej czarnej, tego czarnego dymu, który by nam leciał z wydechu, ta sadza zatrzymuje się, a później jest spalona kompletnie i jest dużo bardziej ekologiczna. I tutaj Was proszę też, żeby nie mylić ekonomii z ekologią, czyli to, ile samochód spala paliwa na 100 km, to nie jest to samo, czy samochód jest ekologiczny. Bo tutaj to są dwie różne kwestie i o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. W każdym razie, po spaleniu tej sadzy, po zregenerowaniu, zostaje nam ten popiół. Popiół gdzieś tam nam zapełnia tego DPF-a. Tutaj DPF ma, z tego co kojarzę, limit 80 gram takiego popiołu, a w tej chwili widzimy, że mamy 55 gram, czyli przez ten cały przebieg, przez te 200 tysięcy kilometrów, przez te wszystkie regeneracje, które tutaj zostały przeprowadzone z automatu, ta cała sadza, która się akumulowała, została zamieniona w 55 gram popiołu. I gdyby liczyć to z proporcji, czyli na 200 tysięcy kilometrów przypada nam 55 gram popiołu, to zanim ten filtr będzie całkowicie zapełniony, przypuszczam, że mamy jeszcze dobrych 150 tysięcy kilometrów. A jak już się zapełni tym popiołem, który jest efektem wypalania, no to wtedy pranie chemiczne najlepiej po prostu, czy jakieś mechaniczne wypłukiwanie tego filtra. Generalnie trzeba będzie go wyjąć z auta, wyczyścić, wsadzić i zrobić tam oczywiście pewnie jakąś adaptację, żeby sterownik wiedział, że ten nasz filtr jest znowu pusty i znowu jest gotowy na przyjęcie kolejnych 80 gram sadzy, 80 gram popiołu i przejechanie kolejnych 350 tysięcy kilometrów. Także aplikacja wygląda w ten sposób. Pokażę Wam jeszcze, co tutaj mamy z lewej strony. Możemy sobie wejść do historii. W historii na razie nie ma nic. Możemy sobie wejść do ustawień. W ustawieniach mamy jednostki, czyli kilometry, celsjusze. Mamy automatyczne odświeżanie na starcie, czyli żeby nam cały czas pobierał te dane z urządzenia. Nie usypiaj urządzenia, czyli żeby nam nie gasł ekran, jeżeli go nie dotykamy. I generalnie mamy jeszcze tutaj możliwość wybrania urządzenia. Mamy karistę wybraną. I mamy możliwość wybrania ustawienia silnika, bo mamy kilka różnych silników i one są tutaj podzielone na grupy. Jest dość dużo silników wspieranych, także to sobie też możecie zobaczyć, żeby mieć pewność, że Wasz konkretny silnik jest wspierany. No a w panelu sterowania widzimy to, co tu widzimy. Gdyby teraz zaczęło nam się wypalanie tego DPF-a, to widzielibyśmy po pierwsze podwyższoną temperaturę spalin, po drugie dotryski paliwa, po trzecie widzielibyśmy, że tutaj pojawia nam się jakaś ikonka, że ten rysunek filtra ma chyba czerwony kolor z tego, co kojarzę, taki rozgrzany czerwony, żebyśmy wiedzieli, że to wypalanie aktualnie trwa i prawdopodobnie tutaj ta jednostka 0,01 grama na minutę, to jest przyrost sadzy w filtrze, prawdopodobnie tutaj widzielibyśmy ujemne jednostki, prawda? Bo ilość sadzy zaczęłaby nam spadać w czasie wypalania, bo na tym wypalanie polega. Dobra, także pokazuję Wam, że ta aplikacja istnieje, już jest fajna, jeszcze nie ma na pewno wszystkich funkcjonalności, na jakich zależy autorowi, ale wiem, że będzie taka funkcja petarda za niedługo. Jak ona się pojawi, to na pewno Wam pokażę, ja pozostaję tam z gościem w jakimś kontakcie, także raczej tego nie przegapię i chętnie Wam pokażę, a na dzisiaj to chyba tyle. Do zobaczenia, jadę z powrotem do bazy. To będzie dobre do miniaturki chyba, nie? Może tak? Tak? Te reakcje są najważniejsze, nie? Uwielbiam polski YouTube. Po prostu jak się ryja nie wyszczerzy na miniaturce, to później tego nikt nie chce klikać. Tak zrobimy. To mi tam pisze.